Cześć, jest sobota, 10 lutego i jest godzina 12. Wyobraźcie sobie, że za jakieś 2 godziny wyjeżdżamy na lotnisko, ponieważ dzisiaj przylatują depesze do Gdańska, ponieważ jutro jest koncert i mam cichą nadzieję, że gdzieś ich tam zobaczę. W ogóle mamy w planie, że za nimi pojechać, zobaczyć w jakim hotelu będą i chociaż zobaczyć, jak wychodzą z samochodu do hotelu, także... Jemy obiad, za chwilę robimy, jemy i wyjeżdżamy, także może wezmę kamerę i trochę Wam ponagrywam, pokażę Wam, jeżeli uda mi się oczywiście ich zobaczyć, to Wam coś pokażę, natomiast trzymajcie kciuki, nawet nie wiecie, jakbym chciała ich zobaczyć na żywo, o Boże, to jest po prostu moje marzenie. Cześć, witajcie w niedzielę. Chcę się tylko z Wami przywitać i opowiedzieć Wam pokrótce o wczorajszym pościgu za Depeche Mode. Można to nazwać pościgiem, bo powiem Wam szczerze, że to było jak na jakimś filmie. Oni wylądowali, chwilę my tam czekaliśmy pod tym lotniskiem, ale naprawdę chwilę. Oni się zapakowali w takie czarne busy i wyjechali. My jechaliśmy za tym pierwszym busem, a moja kuzynka z chłopakiem za drugim i za trzecim. Nie wiedzieliśmy, gdzie śpią, gdzie jadą, ani kto jest w którym busie, natomiast trzymaliśmy się my pierwszego, oni tych dwóch pozostałych. I okazało się, że oni śpią w hotelu Sheraton w Sopocie. Tam już stała taka grupka ludzi, którzy właśnie fanów, którzy czekali na, żeby sobie zrobić z nimi zdjęcie, wiecie, po autograf i tak dalej, ale grupka, dosłownie jest 50 osób, także to nie było jakoś bardzo dużo. Tym bardziej, że słuchajcie, na Depeche Mode przed koncertami czekają tłumy ludzi, na lotniskach, przed hotelami, a tutaj była taka garstka ludzi, więc powiem Wam, że i tak spodziewałam się, że tam będzie więcej osób, natomiast jak już ten pierwszy bus się zatrzymał pod hotelem, ja tam podbiegłam i okazało się, że w tym pierwszym busie był Dave Gahan. On, słuchajcie, wysiadł i tak szybko przyleciał do hotelu, że ja go zobaczyłam, ale nawet nie zdążyłam wyciągnąć telefonu, żeby zrobić zdjęcie. Natomiast już kolejnym był Martin i reszta. I jemu zrobiłam zdjęcie, bo on tak w miarę pomału wyszedł z tego busa, żeby wiecie, no chyba, żeby ludzie mogli sobie zrobić zdjęcie. Natomiast z nimi absolutnie nie można było sobie robić zdjęć. Martin powiedział, sorry, maybe next time. Wiecie co, to nie było miłe, dlatego że było nas tak mało, ludzie stali na tym mrozie przez naprawdę długi czas, no bo my jeszcze potem staliśmy z pół godziny, bo jednak liczyliśmy, że słuchajcie, oni chociaż na chwilkę wyjdą. Dla nich to było 5 minut, a dla nas spełnienie marzeń tak naprawdę, więc trochę byliśmy tacy zawiedzeni, że oni po prostu nawet na chwilę nie wyszli, żeby sobie zrobić z nami zdjęcia. Wszędzie na nich czekają tłumy ludzi, gdzie nie pojadą, przed hotelami, na lotniskach i oni zawsze chętnie dają autografy, robią zdjęcia, a tutaj nagle, wiecie co, takie nie było to miłe z ich strony i trochę tak, nie wiem, czuję taki niesmak po tym wszystkim. Fajnie było ich zobaczyć tak z bliska, ale wiecie o co chodzi. No przy takiej małej ilości osób, ta menadżerka chodziła tam na dole po hotelu, widziała, że my tam stoimy, to wiecie co, mogła jakoś tak to ogarnąć, żeby chociaż na sekundkę oni wyszli. No ale trudno, nie wiem, może jutro się uda. Jutro oni wylatują o 14:30 i też mamy w planie tam pojechać po ten hotel, ale... trochę nie wiem, czy to ma sens, bo jak oni będą się śpieszyli na samolot, to tym bardziej chyba będzie, wiecie, słabo zrobieniem zdjęć. Wątpię, żeby chcieli, no ale no nie wiem, muszę to jeszcze przemyśleć. W każdym razie, dziś na 21 jest koncert, około 18 będziemy wbijać tam pod tą Ergo Arenę, bo wiecie, zanim oddamy, dostaniemy się tam do środka, oddamy kurtki i tak dalej, to też trochę minie. Także dzisiaj się bawię, pewnie za dużo ich nie zobaczę, bo jestem na płycie, więc stosunkowo daleko od sceny, ale... no ale się cieszę, słuchajcie. Ja ich po prostu uwielbiam nad życie, więc dla mnie to jest mega wydarzenie, wydarzenie roku bym powiedziała, także no, trzymajcie kciuki za dobrą zabawę i życzę Wam miłej niedzieli i do zobaczenia jutro. Dzień dobry, witajcie w ten piękny, słoneczny poniedziałek. Ja wczoraj wróciłam z koncertu o godzinie chyba 12 z hakiem, poszłam spać o 2 i dzisiaj wstałam przed 10, jak dobrze, że mam wolne, słuchajcie. Koncert był po prostu cudowny, było tak ekstra, to była taka mega impreza, tańczyłam, śpiewałam, było po prostu super, naprawdę. To jaki tam jest klimat na tym stadionie i na tych halach wszystkich, gdzie są koncerty Depeche Mode, to jest po prostu nie do opisania, jeżeli... trochę chociaż lubicie Depeche Mode, to wpiszcie sobie, nie wiem, koncert Gdańsk, Ergo Arena, to zobaczycie, jak to wygląda wszystko. To jest po prostu mega. Tak się cieszę, że poszłam. Dzisiaj nie jadę pod ten hotel. Mówiłam Wam, że może będę jechała, ale jednak nie jadę, dlatego że oni pewnie będą się śpieszyli. Natomiast będą jeszcze w lipcu na openerze, także wtedy sobie, słuchajcie, pojadę, znowu ich przywitam. Albo na lotnisku, albo przed hotelem, także nic straconego. Ja miałam tego openera nie iść, ale tak wiecie co, teraz sobie pomyślałam, kurczę, lepiej odżałować sobie te parę groszy, słuchajcie, nie kupować tych lumpów, tylko iść na coś takiego, bo to się pamiętać będzie do końca życia. To jest naprawdę coś wow. Także dzisiaj mam bardzo dobry humor przez to. I zaraz będziemy jechać, bo musimy jeszcze parę rzeczy gdzieś tam ogarnąć, taką reklamację jedną i tam jeszcze coś, także...
Zaraz wyruszamy, dlatego już się ogarnęłam i chcę Wam powiedzieć też coś o włosach, ponieważ pytałyście mnie gdzieś tam w komentarzach o włosach. Słuchajcie, one ani nie zżółkły, z nimi się nic nie stało. One od początku miały taki ciepławy, taki cieplejszy odcień. One nie były ochładzane ani nic, bo ja nie lubię zimnych odcieni. Także one od początku były takie ala słomkowe. To nie jest, słuchajcie, żółty. Żółty kurczakowy to jest zupełnie inny. To jest po prostu taki słomkowy. Gdzieś tam wpadam i więc tam momentami w rudy, ale to jest, wiecie co, ten kolor jest ogólnie spoko. Mi się on całkiem podoba. I też te pasma nie są widoczne. One się tak w miarę wtopiły w te włosy, więc to jest okej. I tak jak na początku byłam niezadowolona, tak teraz uważam, że słuchajcie, jest okej, naprawdę, podoba mi się ten kolor. Myślałam, że od razu zakryję te włosy, a teraz tak sobie myślę, że na razie nie mam tego przynajmniej w planach. Tak samo ze ścięciem, bardzo się obawiałam tego ścięcia, bo jak jej powiedziałam, że ja chcę troszeczkę pocieniować włosy, to ja coś innego miałam na myśli, a ona mi, zobaczcie, taką krótką tą górę zrobiła i ja mówię, Jezus Maria, co z tego wyjdzie? Na początku one się w ogóle nie układały, słuchajcie, ja mam proste włosy, każdy był w inną stronę, wyglądało to fatalnie. Natomiast teraz już po jakimś czasie one się tak same zaczęły układać, tak wiecie, po swojemu i naprawdę to wygląda fajnie. One przede wszystkim nie są przyklapnięte te włosy, także co do fryzury jestem zadowolona, natomiast do całej tej wizyty niekoniecznie, zresztą to już Wam mówiłam w tym filmiku osobnym. W każdym razie już znalazłam sobie ekstra brązowy kolor, znalazłam dziewczynę na Instagramie, która ma piękne brązowe włosy, też miała takie rozjaśniane i jakiś czas temu zrobiła sobie ciemne i słuchajcie, bez porównania, jak ona pięknie wygląda, postaram się Wam ją potem pokazać. Napisałam oczywiście do niej, czym farbuję, napisałam mi te kolory, więc jak będziecie chciały, to sobie będziecie mogły też zobaczyć, bo nie wiem, telefon mam w drugim pokoju, więc potem Wam pokażę. W każdym razie póki co zostawiam te włosy, jest na razie ok i nie zamierzam nic z nimi robić. I jeszcze na koniec książka. Dawno temu pokazywałam Wam książkę Lokatorka. Ja ją, słuchajcie, pożyczałam od Kamili i nie wiem kiedy, czy to było wakacje, czy po wakacjach, natomiast myślałam, że ją szybko przeczytam, a u mnie jest tak, że ja muszę mieć dzień do czytania. Ja nie mogę czytać książki, kiedy mam za dużo na głowie, bo ja wtedy czytam po prostu i nie rozumiem tego, co czytam. Ja lubię czytać ze zrozumieniem, kiedy mam, wiecie, czysty umysł, nie mam żadnych, wiecie, no problemów. No wiecie, nie mam jakichś rzeczy na głowie, nad którymi się zastanawiam, myślę, które mnie gdzieś tam przytłaczają. I właśnie dlatego, że za dużo się działo, ja tej książki nie czytałam. Zaczęłam ją czytać, gdzieś tam zostawiłam i ostatnio do niej wróciłam i przeczytałam ją, słuchajcie, w parę dni. Ona jest tak fajna, że jeżeli, jeszcze raz Wam pokażę autorkę, jeżeli gdzieś będziecie miały okazję ją sobie kupić, to kupcie, bo jest naprawdę... To jest taki, tu jest napisane, idealny thriller psychologiczny. No w sumie może i thriller psychologiczny. Fajne, jest znowu jakaś tajemnica, nie wiadomo co się będzie działo dalej, nie wiadomo jak się skończy, także słuchajcie, ja takie książki uwielbiam, więc mogę Wam ją spokojnie polecić. Teraz czytam kolejną, która się nazywa Zimowe dzieci, w sumie Wam ją pokażę, też pożyczyłam od Kamili, czekajcie, zaczęłam ją czytać chyba przedwczoraj, tak wygląda. To jest trochę takie, wiecie co, tutaj jest trochę takiej... takie mam wrażenie trochę fantastyki w tym, ale ogólnie książka jest fajna. Jestem na której stronie? Jestem na 105 stronie, a stron jest ogólnie 300 parę, także 1/3 książki za mną i jest ok, fajnie się ją czyta, więc już jak książka się fajnie zaczyna, to wtedy jest tak bardziej, wiecie, człowiek nastawiony na to, że będzie chętnie ją czytał. Gorzej jak czasami trafiają się książki, gdzie te początki są takie nudne jak flaki z olejem, to wtedy tak ciężko się przełóc, żeby wiecie, tak się nie chce sięgać do tej książki, także... No dobra, ja ogólnie się zwijam, bo jest 11:20, więc to już jest mój czas i potem się z Wami połączę i pokażę Wam tą dziewczynę na Instagramie. Jest taka piękna pogoda, słuchajcie, jest słońce, jest w ogóle tak wiosennie, na plusie jest oczywiście temperatura, mimo tego, że jeszcze leży śnieg, ale wiecie, idzie odwilż, więc to wszystko pomału już topnieje. I czuć jakąś taką wiosnę w powietrzu, ja nie wiem, jest naprawdę dzisiaj ekstra. My byliśmy w Ikei w Wisku, ponieważ ja szukałam stolika, ale wiecie co, jak tak zaczęłam sobie... oglądać te stoliki, to stwierdziłam, że chyba najpierw zrobię coś z tą ścianą, gdzie stoi wersalka. Ja docelowo chciałam tam rogówkę, ale tak potem sobie pomyślałam, że kurczę, póki jeszcze frania jest na tyle mała i niedobra, to i sikę na tą wersalkę, to chyba nie będę jej zmieniała. Ja ją po prostu czyszczę na bieżąco, jak ona tam się coś zrobi. Ona nie robi jakoś super często, bo ja tam mam też folię, więc wiecie, to rzadko kiedy przeleci, no ale czasami jeszcze przeleci, więc szkoda mi nowej rogówki. I dlatego pomyślałam, że zostawię na razie jeszcze tą wersalkę, i chyba zrobię sobie, bo wiecie co, w Ikei był taki ala pokój zrobiony z takimi fajnymi regałami naokoło. W sensie z jednej strony był regał, z drugiej strony regał i u góry taka wspólna półka jakby łącząca te regały, na której też coś można postawić. Wyglądało to naprawdę fajne. I co jest w tym fajnie i co w tym jest, słuchajcie, ciekawego, to to, że te regały są bardzo wąskie, w sensie na głębokość. One mają chyba...
20 czy 20, także książka wejdzie, natomiast czy 30 cm, ale wiecie, nie mają tak jak niektóre regały 50 cm, więc wyglądają naprawdę ekstra i właśnie idealnie nadają się do pokoi takich nie za dużych. I pomyślałam sobie, że dzisiaj sobie pomierzę, zobaczę jak mi to będzie pasowało i chyba coś takiego kupię. Pokażę Wam oczywiście efekt końcowy, bo ja nawet nie wiem, czy ja tego nie zrobię w ten weekend, bo taką ochotę coś tam zmienić. A z racji tego, że tak jak mówię, no przy frali na razie nie mogę zmienić wersalki. Gdzieś tam chciałam tą rogówkę, ale tak z drugiej strony sobie myślę, kurczę, może zrobię właśnie to, co wymyśliłam i dokupię tylko fotel jakiś fajny. Nie wiem, taki mam plan. W ogóle mam plan też kupić zasłony w Ikei, także słuchajcie, chyba naprawdę idzie wiosna. W każdym razie to jeśli chodzi o Ikei, byliśmy też na chwilę w Galerii Bałtyckiej. Jak coś słyszycie, to jest i pralka, i Frania, która walczy. O, pewnie widzicie Franię. Walczy z miotłą. Chodź, Franucha. Bo przyjechałam, zaczęłam, słuchajcie, sprzątać. Jeszcze mi została tutaj ta szafa właśnie o tatu w przedpokoju, także zaraz się za to wezmę. Jakoś tak mam, nie wiem, energii dużo, także muszę wszystko wykorzystać tą energię, póki ją jeszcze mam. I co chciałam Wam powiedzieć? Aha, w Galerii Bałtyckiej pochodziliśmy, odebraliśmy te nowe buty z reklamacji, natomiast ja nie chodziłam po sklepach, w ogóle mam przesyt tych lumpów, słuchajcie, kupiłam to, co kupiłam na tych wyprzedażach ostatnich i to mi jakby wystarczy. Nie mam ochoty na jakieś nowe zakupy, jakoś taki mam przesyt, słuchajcie, za dużo tego jakoś ostatnio było. Mam ochotę właśnie zająć się czymś innym, meblowaniem mieszkania, jakimiś takimi rzeczami. Ale dobra, przyszłam tutaj, żeby Wam pokazać tą dziewczynę, o której Wam wcześniej mówiłam. Ona nazywa się tak, pokażę Wam. O tak. I w ogóle ona, słuchajcie, włosy, które ma, które mi się bardzo podobają, to słuchajcie, to jest to zdjęcie. Nie wiem, na ile Wy to zobaczycie, to ja mam taki brudny telefon? Nie wiem, może mam brudny. W każdym razie to są jej włosy. Wejdźcie sobie najlepiej i zobaczcie, jeżeli macie brązowe włosy, szukacie jakiegoś pięknego koloru, ten kolor jest po prostu cudowny. I tutaj w komentarzach jest moje pytanie i odpowiedź, jakie ona ma farby na głowie, także możecie sobie od razu podpatrzeć. To są farby Matrix Solo Color czy Solo Core? Oni tak jakoś, wiecie co, w internecie znalazłam dwie te nazwy, więc nie wiem, czy Solo Color to miało być, nie mam pojęcia. W każdym razie podała tutaj podała numery tych farb i ona robiła to z wodną szóstką, także możecie sobie zajrzeć. W ogóle dziewczyna jest piękna, naprawdę. I ona ma zdjęcia, słuchajcie, aż Wam pokażę. Tylko poczekajcie. Aż Wam pokażę. Ona wcześniej miała włosy właśnie rozjaśniane i jednak zobaczcie, nie każdemu pasują rozjaśniane włosy, zobaczcie. Tu ma jasne włosy. Kurczę, nie wiem na ile Wy to zobaczycie, na ile sobie sami wejdziecie. Tu ma te jasne, ale zobaczcie jak ona od razu inaczej wygląda w tych ciemnych. No dla mnie to jest w ogóle bez porównania ładnie, patrzcie. No przepięknie, nie wiem, ten kolor jest taki ładny. Okazało się, że to jest chyba, z tego co patrzyłam, naturalny brąz i jakiś ciepły brąz, także fajne kolory. Przynajmniej wiadomo, że nie wyjdzie nam nic zielonego, burego i szarego. I kto wie, czy ja się na taki właśnie kolor jakiś podobny nie skuszę lada dzień. No nie, no żartuję, nie lada dzień, ale jak będę już miała farbować, bo przepiękne są po prostu te włosy. W ogóle mi się buzia strasznie świeci, ale naprawdę było mi ciepło, jak tak biegałam. Jeszcze muszę, tak jak Wam wspomniałam, posprzątać w szafie i umyć pędzle i to już chyba jest... A nie, jeszcze wieczorem będziemy, słuchajcie, przymocowywać tą deskę, co kupiłam tutaj za łóżko, żeby Frania nie wchodziła. Trzeba to trochę ogarnąć, bo ja tylko tak ją położyłam na takie dwie mniejsze deski, a to trzeba przykręcić, żeby to było stabilne, bo wiecie, ona tam łazi, jeszcze nie daj Boże spadnie, wiecie, jak się kruszy tą deskę, także... Musimy to przykręcić, no i będziemy mierzyć, słuchajcie, tak się cieszę. Dobra, ja uciekam w takim razie i jeszcze myślę, że się z Wami połączę pewnie jutro, także do zobaczenia. Cześć, jest godzina w pół do 8 rano, a jest jakoś tak dziwnie ciemno dzisiaj, ale to nieważne, słuchajcie, po prostu chcę Wam coś powiedzieć, więc wystarczy słuchać, nie musicie mnie dobrze widzieć akurat w tym momencie. Natomiast chcę Wam po pierwsze coś wyjaśnić, a po drugie... o czymś powiedzieć, co mnie ostatnio bardzo wkurzyło, ale zacznę od wyjaśnienia, słuchajcie... Chodzi o filmik z tymi ubraniami, haul ubraniowy. Pokazywałam Wam tam kilka rzeczy z wyprzedaży i pytałyście o linki. Oczywiście to jest normalne, że pytacie o linki, wiadomo. Natomiast były też komentarze takie z wyrzutem. Czemu nie ma linków? Słuchajcie, tych linków tam nie ma tylko i wyłącznie dlatego, że w momencie, kiedy ja wrzucałam ten filmik, to po prostu te ubrania nie były dostępne. Wiecie, jak jest w H&M i w Zarze. Coś jest, za chwilę tego nie ma. Za chwilę znowu to wraca na stan, za chwilę znowu tego nie ma. Także niestety, jeżeli chodzi o te rzeczy, to musicie sprawdzać na stronach internetowych, bo one na pewno się jeszcze pojawią. Albo ewentualnie sprawdzić też w sklepach stacjonarnych, czy ich przypadkiem nie ma, bo podejrzewam, że mogą być. Natomiast jeśli chodzi o spodnie ze Stradivariusa, to tu mam problem, dlatego że one są z nowej kolekcji. Też pytałyście o link do nich, ale ja ich nie mogę po prostu znaleźć. Ja nie wiem, słuchajcie, które to są spodnie. Ja je tutaj w ogóle wzięłam,
I pokażę Wam metkę może z tyłu, bo nie wiem, co mam Wam to, znaczy metkę, tą naszywkę tu z tyłu, bo nie wiem, co mam Wam pokazać, dlatego że nie mam już tych metek takich, wiecie, które były przyczepione. A ja na stronie znalazłam bardzo podobne spodnie, tyle że one są z wysokim stanem. Słuchajcie, no te nie są z wysokim stanem, to są normalne, to jest normalny stan. Jeszcze pamiętam, jak na tym kartoniku takim, co był przyczepiony, było napisane, że to są regularne, więc nie mam pojęcia, skąd bym miała teraz Wam wziąć numer referencyjny, tak szczerze Wam powiem. Spróbuję, wiecie co, jak będę gdzieś w Stradivariusie, zrobić po prostu zdjęcie tej metki i wtedy może potem znajdę na stronie internetowej, bo ja, jak wiecie, kupowałam te spodnie w sklepie stacjonarnym, więc no pierwszy raz mi się takie coś, słuchajcie, zdarzyło, żebym kupiła coś stacjonarnie i mogła tego znaleźć online. Ale dobra, będę szukała, w każdym razie te spodnie tak wyglądają i one są tylko jedne, słuchajcie, z dziurą na kolanie z prawej strony w sklepie, jak będziecie szukać, także myślę, że nie będzie problemu ze znalezieniem, ale ja swoją drogą oczywiście, jak tylko dowiem się, które to są spodnie, to wstawię Wam pod tamtym filmikiem link albo numer referencyjny. I druga rzecz to jest ukrywanie komentarzy. Słuchajcie, jedna z Was mnie zapytała, czemu ukrywam komentarze. Ja tam oczywiście odpisałam, że ukrywam dlatego, że niektóre komentarze nic nie wnoszą, to po pierwsze, a po drugie ukrywam te komentarze, które są, słuchajcie, obraźliwe. Powiem Wam, że komentarz, że na przykład zrobiłam błąd w tytule, to jest coś normalnego. Ja też jestem tylko człowiekiem i mogę popełnić błąd jakiś, nie wiem, czy w tytule, czy coś powiedzieć nie tak i wtedy mnie poprawiacie. I okej, to jest całkiem normalne, to nie jest nic dla mnie, wiecie. Natomiast jeżeli ktoś mi pisze, że za bardzo angażuje się w reklamację i co innego jest układanie reklamacji, a co innego bycie chamskim i upierdliwym, tak napisała do mnie Golden Girl, to słuchajcie, to już ja sobie na takie coś nie pozwolę. Tak, ja się w to angażuję, ja się na tym znam, ja to lubię, ja walczę o swoje i czasami niestety walka właśnie wiąże się z tym, że trzeba być upierdliwym. Ja nie przekraczam żadnych granic, ja wszystko robię w granicach normy, robię to, co mogę robić i podejrzewam, że Golden Girl nie zna się na przepisach, nie wie, co można zrobić, a co nie. I ja, słuchajcie, w tych filmikach nie zachęcam Was do reklamowania. Ja Wam tylko mówię, jakie są możliwości. Jeżeli chcecie, możecie z tego skorzystać. Jeżeli nie reklamujecie, nie znacie się na tym, nie macie na to czasu, ochoty, w ogóle Was ten temat nie interesuje, macie tyle kasy, że jak Wam się po miesiącu zepsują buty za 300 zł, idziecie sobie kupić nowe. Proszę bardzo, ja, słuchajcie, ja nie wnikam w to, co kto robi, ja tylko informuję Was o tym, co na przykład udało mi się wygrać, w jaki sposób i Wy robicie z tym, co chcecie. Jak chcecie to wykorzystać, bo też macie podobną sytuację, możecie to wykorzystać. Jeżeli macie problem z reklamacją, możecie do mnie napisać, ja Wam nieraz mówiłam o tym, natomiast nie życzę sobie, żeby ktoś mi mówił, że jestem chamska, bo robię coś zgodnie z prawem. Absolutnie, nie zgadzam się z tym. Była też wcześniej, słuchajcie, dziewczyna, niestety nicku nie pamiętam, którą też zablokowałam, dlatego że, słuchajcie, napisała do mnie, ona komentowała moje filmiki, była normalna, natomiast pewnego dnia, słuchajcie, napisała do mnie, że po co ci królik, jak ty pracujesz? I od tego się zaczęło. Słuchajcie, ja nie kupiłam sobie psa ani konia, ja mam po prostu małego królika w domu, który siedzi w klatce i królik jest na tyle inteligentnym stworzeniem, że on się dostosowuje do trybu życia swojego właściciela. Ja Wam powiem, że on w ciągu dnia śpi, jak ja przychodzę, ja go od razu puszczam, on biega do samej nocy, rano również go puszczam, dopiero teraz go zamknęłam, no bo zaraz wychodzę. I jak jest sobota czy niedziela, on, słuchajcie, w ciągu dnia w ogóle nie wychodzi z klatki, on po prostu śpi. Także jemu się krzywda nie dzieje, więc co to za komentarz? Po co ci królik, jak ty pracujesz? No słuchajcie, no jakbym sobie kupiła, nie wiem, zwierzę, które naprawdę wymaga jakiejś opieki, wybiegania, wyjścia na dwór, to ja to rozumiem, bo faktycznie mnie nie ma w domu czasami po 10 godzin w ciągu dnia. Ale uwierzcie mi, ten królik biega tyle samo, ile siedzi w klatce, mu się nic nie dzieje. A już w ogóle jak dowaliła, słuchajcie, do pieca, jak mi napisała, że chce go zabić, bo kolbę mu powiesiłam. Wiecie co, ludzie się zabijają każdego dnia, w cudzysłowie zabijają, jedząc wszystko, co jest w sklepach przetworzone, śmieci za przeproszeniem i jakoś o tym nikt nie mówi. Natomiast ja powiesiłam kolbę i usłyszałam, że chcę zabić królika. Słuchajcie, królik ma się dobrze. Ma piękne, świecące futerko, jest pachnący, czyściutki, nic mu się nie dzieje. Dostaje też gałązki, kolbę raz na miesiąc i żyje. Także prędzej bym go zabiła, jakbym mu dawała sałatę, kurczę, spryskaną, którą się kupuje w sklepie, niż jedną kolbę raz na miesiąc. Także słuchajcie, no są po prostu... Wy nawet o wszystkim nie wiecie, jakie głupie komentarze potrafię dostawać, a już nie mówię o filmiku, gdzie powiedziałam o głośnym sąsiedzie, to jest filmik chyba sprzed roku. Ja go w ogóle zablokowałam, bo słuchajcie, pisały do mnie półgłówki, które twierdziły, że mogą sobie we własnych mieszkaniach puszczać muzę i robić imprezy i robić co chce, a jak paniusiu ci się nie podoba, to wyprowadź się do jakiegoś apartamentu. Wiecie co, ja w ogóle nie chcę mi się nawet o tym dyskutować, bo to właśnie znowu wynika nieznajomość prawa, jeżeli ktoś sobie myśli i w ogóle egoizm jaki ludzi, bo jeżeli ktoś sobie myśli, że ma prawo się
siedzieć w mieszkaniu i sobie hałasować, nie zwracając na to uwagi, że może ktoś mieszkać starszy, chory, dziecko, no to sorry, no to o czym my w ogóle rozmawiamy? Także słuchajcie, chciałam wam to tylko powiedzieć tak naprawdę, bo wkurzyło mnie to strasznie. Wy jesteście ogólnie wszystkie fajne, miłe, piszecie w ogóle fajne komentarze, lubię je czytać, lubię na nie odpowiadać, ale co jakiś czas zdarza się jakiś po prostu... Dobra, nie będę teraz chamska, ale zdarza się ktoś, kto wkurzy mnie tak i ja wam będę o tym mówiła, będę wam tutaj mówiła niki i co zostało napisane i sami stwierdźcie, czy to jest okej, czy nie. Także ja to mówię, ja wszystko, co wam przekazuję, jest tylko po to, żebyście mogły z tego gdzieś tam skorzystać. I tylko i wyłącznie, nic więcej, także... No, to tyle. Słuchajcie, uciekam do pracy, bo to już jest chyba ta godzina. Tak, to jest ta godzina. Uciekam do pracy i do zobaczenia w następnym vlogu. Cześć!